Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Gręka i poprowadzę dzisiejszą konferencję prasową, na której zaprezentujemy stanowisko ruchu Polska 2050 na temat prezentowanego dziś w Sejmie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 oraz naszą ocenę działań podejmowanych w celu przeciwdziałania pandemii zarówno w kraju, jak i na Pomorzu. Nasze stanowisko zaprezentują wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 Agnieszka Buczyńska, radca prawny i członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050 Mirosława Zagłoba, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko oraz lider Polska 2050 w Gdańsku Łukasz Kopeć. Bardzo proszę o zabranie głosu Michała Kobosko. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, witamy w Gdańsku. 5 stycznia 2022 roku. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych ponad 17 tysiącach nowych przypadków choroby COVID, naszej trwającej już czwartej fali pandemicznej, ponad 600 ofiar śmiertelnych. Słuchamy tych informacji codziennie i jesteśmy przestraszeni, jesteśmy zmartwieni, jesteśmy zasmuceni. Słuchaliśmy dzisiaj pana ministra Niedzielskiego, konferencji Ministerstwa Zdrowia. Pan minister mówił o tym, że to, co dzisiaj widzimy, to, czego doświadczamy w Polsce, to jest pewna anomalia, to jest pewne przejściowe zjawisko, które ma związek z tym, że mieliśmy święta przed chwilą. I prawdę mówiąc, po tej konferencji pana ministra Niedzielskiego jesteśmy przerażeni jeszcze bardziej, dlatego że nie mamy do czynienia z żadną anomalią, mamy do czynienia z realną sytuacją, w której Polska, nasz kraj, znalazł się na szczycie światowej listy krajów z największą ilością ofiar śmiertelnych pandemii na 100 tysięcy mieszkańców. Zbliżamy się do liczby 100 tysięcy ofiar śmiertelnych od początku pandemii, od marca, kiedy to się wszystko zaczęło, niespełna 2 lata temu. Drodzy Państwo, Polska jest dziś w sytuacji strasznej, straszliwej. My chcemy jasno powiedzieć, że to, co się dzieje wokół nas, to z jednej strony nas to męczy. My jesteśmy już zmęczeni jako społeczeństwo, jako naród pandemią. My chcielibyśmy o niej zapomnieć. Chcielibyśmy zapomnieć o maseczkach, o dystansie, o tym wszystkim, co stało się naszą nową rzeczywistością, tą naszą nową normą życia społecznego. Ale my nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy o tym zapomnieć, bo to wszystko jest wśród nas, to wszystko dotyka naszych bliskich, nasze rodziny. I jak powiedziałem, te straszne statystyki, które pokazują, że coś jest z naszym krajem, w naszym kraju bardzo nie tak, bardzo nie halo. Rząd polski w tej fali pandemii zachowuje się tak, jakby miał oczy szeroko zamknięte. Szeroko zamknięte na to, co się realnie dzieje, na te liczby, które, jak jeszcze raz powtórzę, są przerażające. Dzisiejsza konferencja prasowa, chcę ją bardzo krótko podsumować. Jesienią ubiegłego roku Greta Thunberg, szwedzka aktywistka, która walczy o sprawy klimatu, jak wiemy, i która wtedy zapytana, czy właściwie bez pytania, jak to ona, o ocenę tego, co robią politycy w sprawie walki z klimatem, powiedziała krótko, bla, bla, bla. My tak oceniamy dzisiejszą konferencję pana ministra Niedzielskiego jako bla, bla, bla. Polski rząd nie robi nadal nic konkretnego i tym bardziej widzimy tu, tak postrzegamy naszą rolę, rolę ruchu Polska 2050, jako tej organizacji, która przedstawia konkretne postulaty, konkretne propozycje i o tym będziemy dzisiaj mówić na tej konferencji prasowej. Chcę jeszcze jedną rzecz bardzo zdecydowanie powiedzieć. To jest sytuacja ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami partyjnymi. My wszyscy jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy w tej sytuacji i wszyscy powinniśmy skoncentrować wysiłki nie na takich pseudowystąpieniach, jak dzisiaj to, co usłyszeliśmy z ust pana ministra zdrowia i jego współpracowników, ale na realnych działaniach, które trzeba podjąć, żeby ograniczyć to straszne, straszliwe zjawisko, które z nami jest i z którymi inne kraje jakoś potrafią sobie zdecydowanie lepiej radzić. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Agnieszkę Buczyńską. Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, że pandemia COVID-u ma wpływ na życie każdego z nas. Nie tylko na nasze zdrowie, ale na nasze codzienne funkcjonowanie.
Chciałabym dzisiaj trochę powiedzieć o osobach, które, tak jak ja, mają dzieci, które borykają się z tym, że dzieci są kierowane na zdalne nauczanie. Dzisiaj podczas konferencji ministra Niedzielskiego usłyszeliśmy, że obecne statystyki są pewną anomalią, poświąteczną anomalią. Natomiast z drugiej strony słyszymy, że pod koniec stycznia zwiększamy i planujemy zwiększenie ilości łóżek o 40 tysięcy, żeby było ich 40 tysięcy czy 60 tysięcy. Ja dzisiaj zadaję pytanie jako mama. Dwóch córek, 7- i 9-letniej, które chodzą do szkoły. Jaki jest plan na nauczanie dzieci? Czy będzie to nauczanie kontynuowane w formie stacjonarnej czy zdalnej? Cały czas otrzymujemy jako rodzice informację, że na dziś sytuacja jest taka, ale przecież rząd powinien mieć wiedzę i planować pewne działania strategicznie, informować nas o tym, jakie ma kolejne plany, tak żebyśmy my, jako rodzice, osoby, które są aktywne zawodowo, mogli przygotować siebie, nasze rodziny, nasze firmy, miejsca pracy do tego, żeby móc normalnie, na tyle, na ile się da, funkcjonować. Każda informacja na dziś powoduje, że działamy reaktywnie, nie planujemy. Ja nie jestem w stanie zaplanować dzisiaj tego, w jaki sposób będę mogła pracować pod koniec stycznia, czy w lutym, czy będę musiała po raz kolejny siedzieć z dziećmi w domu, ponieważ są w takim wieku, że nie są w stanie same uczestniczyć w zdalnych lekcjach online. Chciałabym również powiedzieć Państwu o tym, że to ma ogromny wpływ na każdego rodzica i oczekujemy jasnych informacji na temat tego, jaki jest plan w kontekście dzieci, które uczestniczą w edukacji szkolnej. Czy będą zaplanowane szczepienia w szkołach, czy dzieci będą testowane w momencie przychodzenia do szkoły. Tego wszystkiego, jako ja, rodzic, oczekuję od rządu z informacją wcześniej, abym mogła się do tego przygotować. Jako Stowarzyszenie Polska 2050 także staramy się realizować wiele różnych działań, które realizujemy dlatego, że rząd nie jest w stanie ich zrealizować. Między innymi realizowaliśmy działania pomocowe dla osób, które były w kwarantannie, które same nie mogły zrobić sobie zakupów. Jako stowarzyszenie podejmujemy też szereg innych działań związanych z pandemią COVID, ale nie chcielibyśmy, że jesteśmy zmuszeni to realizować, dlatego że rząd po prostu nie ma planu działania. Także oczekuję od rządu nie tylko decyzji dotyczących spraw na dziś, ale przedstawienia planu działania i możliwych wprowadzanych restrykcji i obostrzeń, które planuje rząd pod koniec stycznia czy w lutym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Miłosławę Zagłobę. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj w Sejmie odbywa się wysłuchanie publiczne poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii. Poselski projekt ustawy, po raz kolejny nierządowy, czyli projekt pozbawiony oceny skutków regulacji. Projekt, co do którego nie mamy żadnej pewności, że wyliczenia kosztów jego wdrożenia są w jakikolwiek sposób rzetelne i zweryfikowane. W uzasadnieniu tego projektu zawarto informację, że rząd zamierza przeznaczyć około 1 mld zł na testowanie osób w Polsce. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy, do których ta ustawa jest skierowana, mają bardzo poważne obawy, że tak naprawdę ciężar prowadzenia tego systemu testowania zamiast systemu weryfikowania zaszczepień zostanie ostatecznie przerzucony na nich. Rozwiązania, które w tej ustawie przewidziano, tylko iluzorycznie dają przedsiębiorcom poczucie kontroli nad tym, co dzieje się w ich zakładach pracy. W Zespole Ekspertów Medycznych i Prawnych Instytutu Strategii 2050 opracowaliśmy poprawki do tej ustawy. Oceniamy ten projekt jednoznacznie negatywnie, ale od początku pandemii bierzemy aktywny udział w pracach legislacyjnych w Sejmie i staramy się poprawiać, co tylko możliwe, w legislacji covidowej. Dzisiaj pan profesor Wojciech Maksymowicz, poseł Polski 2050, złożył do Komisji Zdrowia poprawki, w których po pierwsze żądamy wykreślenia ograniczeń środków finansowych przeznaczonych na testowanie, i żądamy tego, żeby państwo, które zdecydowało się na taką, a nie inną metodę, poniosło finansowe konsekwencje tych wyborów.
Po drugie, oczekujemy wprowadzenia poprawki, która wystandaryzuje okres ważności testów i zaświadczeń o przechorowaniu COVID. Jeszcze jesienią 2020 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły pewien standardowy wspólny czas ważności tych testów. To jest 72 godziny w przypadku testów PCR i 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, a także 180 dni od daty przechorowania COVID-19. Uważamy, że jako członkowie Unii Europejskiej powinniśmy się do tych standardów dostosować. Wprowadziliśmy również, oczekujemy wprowadzenia, poprawki, która będzie przewidywała szczepienie określonych grup zawodowych obowiązkowo. Chodzi przede wszystkim o te grupy zawodowe, które stykają się z ludźmi najbardziej narażonymi w pandemii COVID-19, czyli nauczycieli, opiekunów przedszkolnych, opiekunów w żłobkach, pracowników socjalnych, pracowników instytucji pomocy społecznej, a także, co bardzo ważne, postulujemy wprowadzenie obowiązku szczepienia posłów i senatorów. Uważamy, że politycy muszą świecić przykładem. Z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wynika, że posłowie i senatorowie mają wykonywać swój mandat, kierując się dobrem narodu. Dobro narodu dzisiaj to jest publiczne zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Oczekujemy także, że w tej ustawie zostaną zapewnione daleko lepsze rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych osób, których wyniki testów tudzież wyniki dotyczące zaszczepienia czy przechorowania COVID-19 będą przez kogokolwiek weryfikowane. Na razie te przepisy są bardzo niedoskonałe. Oprócz tego w Kolegium Ekspertów Instytutu Strategii 2050 opracowaliśmy zestaw 10 rekomendacji na najbliższe tygodnie i na kolejną falę, która przed nami, które naszym zdaniem powinny być podjęte jak najszybciej przez rząd. Wiemy już, że rząd słucha naszych rekomendacji. Rok walczyliśmy o to, żeby wszedł w życie fundusz kompensacyjny. Poprawialiśmy tę ustawę i tym razem również nie zrezygnujemy z możliwości zaapelowania do rządu o to, żeby zaczął planować działania. Po pierwsze, uważamy, że potrzebna jest intensywna akcja promocyjna szczepień ochronnych we wszystkich możliwych kanałach. Wczoraj pan rzecznik ministra zdrowia powiedział, że nie ma co szukać autorytetów, bo liczby mówią same za siebie. To przeczy całej wiedzy o ludzkiej psychice i o tym, co ludzi motywuje. Autorytety społeczne są ważne, są potrzebne, a ich głos dla wielu osób ma znaczenie. I trzeba sięgnąć po wszystkie możliwe argumenty i po wszystkie osoby, które zechcą się zaangażować w przekonywanie do szczepień. Po drugie, uważamy, że politycy mają świecić przykładem i powinni się szczepić. Uważamy także, że priorytetem musi być ochrona tych najbardziej narażonych, czyli małoletnich, seniorów, osób, które cierpią na choroby współistniejące. A co za tym idzie, pracownicy instytucji, które wcześniej wymieniałam, powinni podlegać obowiązkowemu szczepieniu. Pierwszy krok w tę stronę został wykonany 22 grudnia, kiedy minister zdrowia wydał rozporządzenie o obowiązkowym szczepieniu medyków, farmaceutów i studentów medycyny. Należy postawić następny krok i kolejne. Oczekujemy także, że wreszcie wszystkie obostrzenia, które będą obowiązywały, a na pewno będzie ich coraz więcej, zostaną uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniach jak do tej pory. Prawnicy od początku pandemii zwracają uwagę na to, że wszystkie ograniczenia naszych konstytucyjnych praw i wolności muszą mieć swoją podstawę w ustawie, nie w rozporządzeniu, ani nie w konferencjach prasowych, jak do tego niestety przywykliśmy. Uważamy również, że zdecydowanie należy ścigać osoby, które posiadając wiedzę i wykształcenie medyczne, szerzą nieprawdziwe informacje na temat pandemii i szczepień. Są na to narzędzia w obowiązujących przepisach, w kodeksie etyki lekarskiej, a także w kodeksach innych zawodów medycznych. Wszyscy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje słowa, a także odpowiedzialność za czyny, jeśli chodzi o przypadki
tworzenia fałszywych certyfikatów zaszczepień i posługiwania się takimi fałszywymi certyfikatami zaszczepień. To już są przestępstwa i czyny zabronione w rozumieniu obowiązujących przepisów. Wystarczy tylko zacząć je zdecydowanie ścigać. Uważamy, że testy powinny być darmowe i dostępne dla wszystkich. To powinien być finansowy priorytet dla Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zapewnić testowanie. Pan minister użył dzisiaj argumentu na konferencji, że testujemy więcej, a mimo tego odsetek osób zakażonych nie wzrasta, wręcz może spada i to wszystko powinno nas napawać optymizmem. Tyle tylko, że jeśli porównamy liczbę testów wykonywanych w Polsce i w krajach zachodniej Europy, to jesteśmy w ciemnym, ciemnym ogonie. To nie jest tak, że wyczerpaliśmy nasze możliwości testowe. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie poinformował placówki medyczne wykonujące testy, że zmienia wycenę tych testów. To w praktyce oznaczać będzie, że spadnie liczba wykonywanych testów, bo placówek medycznych nie będzie stać na to, żeby dołożyć pieniędzy z innej kieszeni. To jest odpowiedzialność Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie jest czas na redukowanie środków na testy przeciw COVID-19. Uważamy także, że konieczna jest czasowa reorganizacja szpitali. W tej chwili mamy taką sytuację w kraju, że w każdym województwie można wyłonić kilka szpitali specjalistycznych, kilka szpitali wieloprofilowych i w tych szpitalach stworzyć system testowania pacjentów w momencie przyjęcia, tak aby wytworzyć bufor przed przyjęciem na właściwy oddział. W przypadku testu pozytywnego pacjenci będą kierowani powinni być kierowani do szpitali tymczasowych i jednoimiennych, natomiast w przypadku testu negatywnego mogą być dalej leczeni w szpitalu z wybranej specjalizacji wedle lekarskich decyzji. To nie jest niewykonalne, to tak naprawdę wymaga tylko i wyłącznie analizy i zarządzania przez podmioty, które są do tego uprawnione. Przed jednym z takich podmiotów właśnie stoimy. Oczekujemy także wprowadzenia przepisów, które będą umożliwiały weryfikację zaszczepień. Nawet minister zdrowia przyznał dzisiaj, że zasadniczym celem ustawy, która dzisiaj jest w Sejmie procedowana, jest tak naprawdę testowanie, nie weryfikowanie zaszczepień. Bo nie jest to popularne i takich decyzji lepiej nie podejmować. A my popieramy postulaty przedsiębiorców, którzy od dawna mówią, że jest im to potrzebne do normalnego funkcjonowania. Uważamy też, że należy jak najszybciej wprowadzić transparentny i sprawiedliwy system delegowania lekarzy do szpitali jednoimiennych, do tak zwanych łóżek covidowych. W pierwszej fali epidemii mogliśmy zrozumieć, że sytuacja była zaskakująca, trzeba było wypracować mechanizm, procedury. W czwartej fali pandemii dalej lekarze są zaskakiwani decyzjami o oddelegowaniu. Często dzieje się to nawet wbrew przepisom ustawy, które zabraniają delegowania osób w określonym wieku i matek dzieci do łóżek covidowych. Lekarze muszą się odwoływać od tych decyzji do ministra. To nie tak, proszę Państwa. My nie powinniśmy medykom klaskać, my ich musimy chronić. Tak jak musimy chronić system podstawowej opieki zdrowotnej. To jest to, co również dzisiaj pan minister podkreślał, że będą się koncentrowali w swoich działaniach na zapewnieniu lepszej opieki przedszpitalnej. To w takim razie my prosimy o to, żeby zaczęli od tego, żeby medycy, lekarze, pielęgniarki wiedzieli z odpowiednim wyprzedzeniem i na jakich zasadach zostaną oddelegowani w razie potrzeby do tych łóżek covidowych. Zapowiadane jest utworzenie kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy łóżek. Łóżka nie leczą. Leczą medycy, których potrzeba zwykle kilkoro do jednego pacjenta na tak zwanym łóżku covidowym. Zadbajmy o tych medyków teraz, a nie wtedy, kiedy będą przeciążeni pracą i zaczną zasilać szeregi ofiar.
Ostatecznie, znaczy jako ostatni punkt, uważamy również, że należy bardzo zintensyfikować weryfikację przestrzegania limitów i obostrzeń, które obowiązują w miejscach publicznych. To są zarówno miejsca, takie jak instytucje kultury, sklepy, kościoły, wszystkie te miejsca, gdzie ludzie się gromadzą. Musimy robić to konsekwentnie, stanowczo. Ludzie nie mogą bać się zwracać uwagi tym, którzy na przykład nie noszą maseczek. Nie mogą być narażeni na to, że ktoś ich zaatakuje, bo zwrócili uwagę. A osoby, przepraszam, służby, które są powołane do tego, żeby pilnować bezpieczeństwa, czują się sparaliżowane i nie reagują dostatecznie często i dostatecznie zdecydowanie. Mamy nadzieję, że rząd, w osobie pana wojewody reprezentującego tutaj rząd i ministra zdrowia, weźmie sobie do serca nasze rekomendacje. W tej chwili Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku musiało radykalnie ograniczyć przyjęcia planowe pacjentów od 1 grudnia na bardzo wiele oddziałów. Proszę państwa, to jest szpital unikalny. Gdański Uniwersytet Medyczny zajmuje drugie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o ranking wydziałów medycznych. To znaczy, że w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym ludzie mają najwyższej jakości opiekę medyczną. Mieliby, gdyby mogli się do tego szpitala dostać, a od 1 grudnia mają z tym zasadniczy problem. Z niezrozumiałych przyczyn szpital tymczasowy jeszcze nie został uruchomiony. Wiemy, że byliśmy jedynym województwem w kraju, w którym ministerstwo długo zwlekało z decyzją o zezwoleniu na uruchomienie szpitala. To był znakomity szpital, bardzo wysoko oceniany. W tej chwili rzekomo toczą się intensywne prace organizacyjne. Będziemy to sprawdzać. Zgodnie z deklaracjami wojewody z połowy grudnia szpital powinien ruszyć w połowie stycznia. Sprawdzimy i będziemy alarmować, jeśli tak się nie stanie. Dziękuję państwu za uwagę. Proszę o zabranie głosu Łukasza Kopcia. Dzień dobry państwu. W uzasadnieniu projektu, który jest dzisiaj procedowany na komisji, zapisano, że jej intencją jest umożliwienie pracodawcom sprawowania kontroli w zakładzie pracy nad ryzykiem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Niestety, ale z treści proponowanych przepisów wynika przede wszystkim ryzyko, że ciężar ekonomiczny związany z testowaniem spadnie na przedsiębiorców. Testy te powinny być bezpośrednio finansowane ze środków publicznych, a nie stanowić kolejnego obciążenia dla przedsiębiorców. Ponadto ustawa określa, że będzie możliwość delegowania pracowników poza ich stanowiska oraz także do innego rodzaju pracy. Przy braku informacji na temat szczepienia tej osoby albo przebytego zakażenia chorobą. W założeniu ma hamować to rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Tyle tylko, że przy dobrowolności szczepień na COVID-19 wprowadzenie takiej regulacji może w rzeczywisty sposób tylko przerzucić na pracodawców zadanie przymuszenia pracowników do szczepień poprzez ograniczenie ich prawa do pracy. To już jest kolejny element, w którym rząd próbuje zdelegować swoje zadania na pracodawców. Organizacje przedsiębiorców już od wielu tygodni łączą siły z epidemiologami, apelując m.in. o podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników unijnego certyfikatu COVID i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających certyfikatu COVID do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu. Podjęcie działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami oraz zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia maseczek w publicznych przestrzeniach zamkniętych. Popieramy te postulaty i uważamy, że rząd nadal nie traktuje uczciwie przedsiębiorców, pracodawców i usługodawców, których w dodatku w 2022 roku poza zbliżającą się kolejną falą pandemii czeka też fala drożyzny. Nie może być tak, że po blisko 2 latach od trwania pandemii to na przedsiębiorców spada odpowiedzialność za stopowanie rozpowszechniania się wirusa.
Dlaczego przedsiębiorcy mają ponosić odpowiedzialność oraz finansowe konsekwencje za fiasko rządowego programu szczepień? Przedsiębiorcy powinni skupić się teraz na odbudowaniu firm po lockdownie, na inwestycjach, na rozwijaniu firm, a co za tym idzie, na tworzeniu dodatkowych miejsc pracy. A co rzeczywiście dostają? Kolejne ograniczenia, kolejne obowiązki oraz niejasną sytuację związaną z wprowadzonym właśnie Nowym Ładem. Do tego wszystkiego dochodzą podwyżki cen energii oraz gazu oraz na to wszystko nakłada się jeszcze stale rosnąca inflacja. Ale tej inflacji, tych podwyżek cen gazu i prądu nie odczują tylko przedsiębiorcy, bo odczujemy to my wszyscy. My wszyscy to odczuwamy robiąc codzienne zakupy czy płacąc nasze rachunki. Apelujemy więc do rządu, aby wsłuchał się w głos ekspertów, uwzględnił składane do ustawy poprawki i choć raz zapanował nad tym chaosem prawnym, który nam funduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie stanowiska Polska 2050 i proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Kazimierz Metkar, redakcja Pulsarowy.pl. I czy zdaniem Państwa jest jakieś państwo na świecie, jakiś kraj na świecie, w którym polski rząd mógłby się wzorować, jeśli chodzi o walkę z COVID-em? Myślę, że raczej jest to konglomerat różnych doświadczeń w różnych państwach. Nikt nie poradził sobie do tej pory uniwersalnie, skutecznie ze wszystkimi zagrożeniami, które płyną z COVID-u, ale jest wiele dobrych praktyk, na których można się wzorować. Natomiast my nie widzimy, żeby nasz rząd się wzorował na którychkolwiek praktykach. Mamy takie wrażenie, że wytycza własną ścieżkę metodą prób i błędów. Dziękuję. Mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Czy wiadomo, ilu parlamentarzystów nie jest zaszczepionych? Niestety takie informacje nie są jawne. Ubolewamy nad tym, dlatego że uważamy, że jest to taki rodzaj zobowiązania publicznego, które łączy się z mandatem posła i senatora Rzeczpospolitej Polskiej, który naszym zdaniem powinien być elementem domeny publicznej. Powinniśmy takie rzeczy wiedzieć. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy.